przychodziły tu ze Słubicy, nie ze Skół, tylko ze Słubicy, to mogiła obrabiać. On zawsze był zamurawiony przez lato i myśmy tam od, jako dzieci oczyszczali go. Krzywe mniej więcej będą tej wielkości, tylko drewniane, nie? Mhm. Pamięta pani, czy były jakieś tabliczki wtedy jeszcze kiedyś? Pana. Były takie powsadzane. Były takie powsadzane, no takie typowe żołnierskie, jak to tam są. Znaczy, weźmy go tak. A nie możemy go. I go przewrócimy. Nie, do góry. Nasz fader? No, fader, nasz fader to tam. Jeśli się połamie. O. No to dobra. I teraz do brodu. Prawie wpadł tak, jak chcieliśmy. Jeszcze w czasie wojny chodziliście na tamten grób sprzątać, czy dopiero po wojnie? Nie, podczas wojny. Czyli on może być z początku wojny, ten grób. Nie wiem. Ten grób już był i był zawsze mocno przez lato zarośnięty, także... Czyli mógł być raczej starszy. No, mógł być i starszy. W środku mamy 6,740. To było. I on wzięli na Bukówce w jakich tam prześcieradła, przywieźli te, już tych nieboszczyków, ksiądz wyszedł, poświęcił i na tamtym cmentarzu, tam gdzie ten jest, tam kazał pochować. Iśmy tam pochowali. Zapompuj wody. Teściowa powiedziała, że mówi, oni byli, ci żołnierze wszyscy byli na krzach. Ci żołnierze byli na krzakach, a potem oni tam, czy rosyjskie wojsko, czy jakieś to, że ich to wystrzelali, te wszystkich tam tych żołnierzy w krzach i te ciała wszystkie zebrane były tu do Skół na cmentarzu. Mieli nagrane kto i co i jak i od razu ich do budy, do samochodu. To było 1 stycznia 1944 roku. Wspólną mogiłę z polecenia władz na pewno to wzięli na ten i na cmentarz zawieźli. Całe te wojny pamiętam, ojej, to ja się okropnie bałam tych Niemców. Ja miałam dużo, dużo szczęścia, bo byli lepsi ode mnie. Mądrzejsi ode mnie, bogatsi ode mnie, nie przeżyli. A mnie jakoś tak Aniusz pilnował, że przeżyło. Z lęku to mamie pod kieskę się wchodziło, bo żeby mama nas chroniła, żeby tego. I jeden płacz był w mieszkaniu. Także wy jesteście szczęśliwi, że nie widzieliście wojny. Wojna była okropna. Ja prosiłem Boga, żebym z domu doszedł do pracy. A potem prosimy, żebym wrócił z powrotem.